Choć do pleneru jeszcze sporo czasu, organizator już teraz dopina wszystko na przysłowiowy ostatni guzik. W cieniu parkowych drzew rozstawione zostaną stoiska, na których będzie można kupić rękodzieło i wyroby rzemieślnicze. Szykujemy w tym roku bogatszy program w Altanie, ponieważ oprócz teatrzyku dla dzieci, który już się stał tradycją, będą dwa koncerty. Zagra lubiński zespół The Mohers Band, a także zespół Znienacka Projekt. Ponieważ to są nasze 55. urodziny, szykujemy też trochę niespodzianek. Będzie można także zagrać w gry planszowe i poczytać w bibliotece pod chmurką. Chętni, którzy mogą podzielić się swoimi zbiorami, będą mile widziani. Zachęcam wszystkich Państwa, którzy mają zbędne książki, żeby przynieśli nam, w przypadku dużych transportów możemy pomóc i zorganizować własny transport. To jest takie stoisko, na którym każdy znajdzie dla siebie jakąś ciekawą pozycję. Wszystko jest za darmo i Państwo dużo czasu spędzają przy tym stoisku. Tegoroczny plener odbędzie się 25 sierpnia.